Hej, siemanko, jestem ja z Grzeczności, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. Więc lecimy. Nie oglądam tutaj tych reklam, nie wiadomości, reklam, bo to się nie opłaca. Jakbym nie miał pieniędzy, to by się opłacało. Dla wielbicieli mięsa dwa razy, o nich będzie dla wielbicieli mięsa dwa razy i jedna z boczkiem. Przylubiłem zielony bardziej niż czerwony. Dwie pizze z sosem pesto i jedną z papryką, jedną z bazylią. No i dobra, szybko zrzućmy tę pizzę. Przyrządźmy teraz pizzę dla dostawców. Miały być, czekajcie, jakie to były? Wielbiciele mięsa? Tak, wielbiciele mięsa. No to moi drodzy, to jest trochę dłuższa pizza w zrobieniu. Chociaż jak masz automaty, tak długo z tym nie schodzi. Kurwa, co? O nie, pierdolę, nie mogę tego dać teraz. Przypadkiem wyłożyłem, no. Dobra. No i dobra, pizzę dla klientów już mamy. Margherita. Margherita. Ale margherita to jest bez sera przecież. Ja też makaron z pesto. Co to jest? Przepis? Margherita, sos, ser. Okej, okay, te przepisy właśnie fajne właśnie są, takie można zbierać. Dobra, tu w ogóle jaka pizza dla dostawców? Jeszcze słodka świnka. Okej, okay, słodka świnka, to zaraz zrobimy. Słodka świnka. Wiesz co, spróbuję czegoś nowego. Jedną pizzę z pesto, anchowies i ananas. Anchowies. Osiem części i dobrze wypieczona. Okej. Okay. Teraz szybko słodka świnka. No i spoko, mamy niezły zarobek w tym dniu już. Znaczy, straciliśmy, ale teraz będzie zarobek, bo właściwie pierwszy dostawca przyjeżdża. Dla mięsa, $33. Tutaj z boczkiem. Słodka świnka, mamy, moi drodzy, niezły zarobek w tym dniu, naprawdę, już od samych dostawców. Jeszcze klienci do pizzerii, jak przyjdą, to sporo dadzą. Jestem na randce z interesującym facetem, jestem na diecie wegańskim, ale to jest również, a to jest ona. Jest sposób, żeby zrobić tę pizzę. Później w necie zobaczę, jak zrobić tę pizzę dla niej, bo nie wiem za bardzo. O, kolejny wegański sos, spróbuję go. Dwie pizze, dwie wegańskie pizze z sosem pesto.
Okej, okay, widzisz wegańskie pizze. Te pizze będzie naprawdę duży napiwek. Przewiduję jakoś tak z 15 dolarów. No, 23 dolary, to trochę się pomyliłem. No i dobra, będziemy mogli kupić sobie nowy automat. Spoko, automat chyba do bazylii kupimy. O, chciałem zrobić cosplay na ten kanał. I ten flatbread, no bo dzisiaj nie ma jej duszy. To jest najprostsza pizza i taka w ogóle chyba bez smaku, no bo to samo ciasto. O, jaki lag był w grze. To jest pizza bez sera, ale z oliwkami, ponieważ wygląda jak Biedronka. No, rzeczywiście Biedronka. I spoko, mamy kolejną pizzę wyrobioną. Teraz, moi drodzy, staram się nagrywać jak najwięcej tej gry, ponieważ ta gra jest najpopularniejsza na moim kanale, więc chcę po prostu nagrywać jej jak najwięcej. A swoją drogą po prostu lubię tę grę. Więc te wszystkie zdrowe opcje. Wezmę pizzę z sosem pesto. Sosem pesto, kurczakiem i warzywami, ale bez sera. Warzywa, no to tak. Cebulka. Bazylia. No i mamy kolejną pizzę. Super zrobioną. Całkiem szybko ją zrobiłem. Jeszcze dostawca przyjedzie jeden. No i spoko, zostanie nam trochę pieniędzy na następny dzień, jak kupimy sobie automat. No, teraz to już w ogóle mamy, moi drodzy, fundusze na następny dzień i na automacik. No, nie wiem, całe to gadanie o pesto nie brzmi nożem. Widzę, co tam o nie, halo. Klient wyszedł, a ja miałem już akceptować zamówienie. Dobra, moi drodzy, kupmy ten automat. W tym dniu chyba nie zarobiliśmy za dużo, chociaż nie, 91 dolarów, spoko, to całkiem sporo. Ulepszenia. Proszę bardzo, automat do bazylii. No i chwilę tutaj oczywiście zostanę, żeby oczywiście móc sobie tutaj... Albo teraz nawet zrobię miniaturkę, znaczy miniaturkę, w sensie zrzut ekranu do miniaturki. Ta-ta-ta-ta-ta. Lecimy, nowy automacik mamy, więc jest spoko. Z serem, 3 sztuki z serem, to niezła pizza. Próbujemy jeść zdrowo, jedną wegańską pizzę na ciśnie pewno z tym, ale która ma mniej kalorii? No i teraz, moi drodzy, zrobię te pizze z serem dla dostawców. Ich trzeba 3, więc muszę jeszcze jedną zrobić.
I super, lecimy z tymi pizzami. To chyba nie ma za dużo, co? Słony żeglarz można by jeszcze zrobić. Dobra, sobie szybko zrobię jeszcze słonego żeglarza, bo to się robi naprawdę szybko. I już mam ostatnią pizzę dla dostawców i mamy, moi drodzy, 5 dolarów tylko, więc muszę trochę teraz zbastować zrobieniem pizzy dla dostawców. Ale wegańska pizza, no to nie, no 15 dolarów na piwek będzie, więc to akurat spoko z tym. Nie, dobra, nie tak, nie 15 dolarów, ale i tak sporo, jak 6 dolarów. Mi dwie pizze z pesto i cebulą. Dwie pizze pesto z cebulą, okej. Okay. Przesunę sobie te pizze, żeby tutaj rozłożyć składniki. Masz szybko, co jest dla dostawców jeszcze. Zielony sen 3 razy, no to zielonego snu teraz nie zrobię. Muszę chwilę poczekać. Zastanawiam się, czy te automaty, czy jeszcze dojdą jakieś automaty, w sensie, czy dojdzie jakiś jeszcze składnik, bo może coś dojść czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Ludzie kochają fajskowice, ale tak nazywają sobie krewetki. No tak, chcę zaprowadzić fajskowice z krewetkami i ananasem. $36, jest dobrze. Tyle mamy miejsca podgrzewaczu i jedno miejsce. Pierwsze zamówienie to jest... To są trzy pizze, więc będziemy mogli zrobić sobie zaraz ten zielony sen 3 razy. Więc będzie spoko. Dobra, jest dostawca, nice. Możemy zaraz zrobić 3 razy zielony sen. Dobra, 3 razy zielony sen będzie robiony teraz. Będziemy grać z pesto i kurczakiem. Tu po prostu trzeba serową pizzę na sosie pesto z kurczakiem. I teraz szybko. Zielony sen najpierw 2 razy sobie zrobię. Spokojnie. Akurat przyda nam się teraz ten automat. Bo tak to musiałbym bawić się w rozkładanie tej bazylii, żeby te pizza tak to szybko. Klikam sobie, tylko już mam rozłożone. I okej. O Jezu, miałem nie kroić pizzy, właśnie mi się pomyliło, kurde. Ja zawsze jak robię pizzę dla dostawców, to zawsze myli mi się z krojeniem pizzy dla klientów. O rany, ten zapach czuć za rogu, muszę spróbować pizzy z pepperoni i kiełbasą. Już nam się niedługo skończy sos darmowy, więc niestety będziemy musieli już płacić za sos. Znaczy nie do końca darmowy, bo mieliśmy go z naszego ogródka, ale już nam się kończy, więc szkoda. Do następnego odcinka postaram się rozkminić, znaczy znaleźć informacje odnośnie jak zrobić pizzę dla tej klientki, jak jest to dziwne zamówienie.
Może będziemy mieli jej z głowy już to dla niej zamówienie i będziemy mogli już na spokojnie robić wszystkie inne pizze. Pojedyncza pizza i teraz zielony sen 3 razy. Ze 100 na pewno w tym dniu zarobimy, czekajcie, na pewno. Otóż, no, chyba tak. Czy pizza z kukurydzą, ale chcemy położyć się z tym beznadziejnym. 8 kawałków na każdy widz, ok, jest dobrze pieczony. Te pizze jeszcze nam dadzą niezły zarobek. I elegancki zarobek. Prawie 18 dolarów było. Okej, okay, jest gościu. Zielony sen 3 razy i proszę bardzo. Kozacki zarobek w tym dniu. Jeszcze nawet możemy coś zrobić sobie. Poproszę pizzę z pesto i szynką. No i spoko. Tak szybko zrobiłem, moi drodzy, tę pizzę. Masakra. Bez automatów wiadomo, że poszło mi trochę dłużej zrobienie tej pizzy. Znaczy, zeszłoby mi. Bo automaty trochę pomagają w zrobieniu tych pizzy. Chłopak zielonej kurczę powiedział, że krzynkę kurczę. Krzynka i kukurydza. Przyspieszają to robienie pizzy. A właśnie, moi drodzy, przydałby mi się też automat do kukurydzy, bo kukurydzy bardzo dużo idzie. Bez komentarza. A, coś jej nie pasowało, nieważne, już jebać ją. Jej, symulator czyszczenia kibla, najlepsza gra na świecie, jest. Normalnie teraz będzie moja ulubiona gra. Tak serio, tu że głupie reklamy. O, 116 dolarów zarobku, fajnie. No i dobra, jaki to będzie automat następny? A, pakłażan, potem cięcie klientowi pizzy, to fajnie. Kukurydza jest przedostatnia. No cóż, 2500 jeszcze wydamy. Lecimy, moi drodzy. Nic, o. Unchoice, zielony sen, dobra. Unchoice, zielony sen, niech będzie. Proszę, dwie widzę, co są bez to. Pieczarkami kiełzy. Dobra, szybko lecimy z tym. Mamy pizzę jeszcze dla klientów, dla dostawców, nie klientów. I co to ma być? A za 6 zielony sen. Dobra, lecimy. Już mamy to. Już jest spoko.
Nie, na razie nie wrzucam tej pizzy, na razie wrzucę tę pizzę. Tę pizzę zaraz sobie tutaj pokroimy. $14, spoko. Mi się taki zarobek podoba. Jadłeś makarony z piasto i kurczakiem. No i to oczywiście chodzi o pizzę serową. Znaczy kurczakową na pizzy, znaczy normalna pizza, tylko tyle, że sos pesto i tyle. Dobra, teraz zobaczmy, co to były za pizzy z krewetkami i zielony sen. Dobra, z krewetkami i zielony sen. Bardzo ostatnie pizze, jak na razie dla dostawców, bo na razie chyba miejsca nie będziemy mieć. Jedno miejsce, ale jedno miejsce nam nie starczy na pozostałe zamówienie, które zostało. Dobrze mówię? Z cebulą dwie sztuki, no to nie, nie ma za mało miejsca. Mamy dwie pizze z cebulą jeszcze do zrobienia. Jeszcze spróbuję czegoś nowego. Jedną pizzę z pesto, anchois i ananas. Anchois. Anchois, sorry. Pesto, anchois, anchois i ananas. Już tak przyzwyczaiłem się, żeby mówić anchois, a nie anchois. Po prostu tak mówię i tyle, a tak ktoś się o to przyczepił, że o Jezu, to się mówi anchois, nie anchois. Przecież to nie jest jakiś super, super jakiś błąd. No ale jak to bardzo przeszkadza, to będę mówić anchois już od tej pory. Dobra, anchois i zielony sen to jest to. Bardzo, i jeszcze akceptuję to i zrobimy dwie pizze z cebulą teraz. Kurde, to teraz nie zrobię tej pizzy, przykro mi, bo nie zobaczyłem, jak się robi tę pizzę. To jest w następnym odcinku dopiero. Moja ulubiona pizza to pizza miłośnika mięsa, ale mój chłopak mówi, że powinna mieć więcej warzyw. Więc wezmę to zwykłą pizzę. Jeszcze bazylię, paprykę, sos pesto. No i spoko, mamy kolejną super pizzę. O, dwie pizze z cebulą zrobić szybko, bo zapomnę o tym. No to się raz, dwa robi te pizze. I już mam zrobioną pizzę. I spoko, i chłopak w zielonej koszulce powiedział, że nie, no dobra. Dobra, spoko, mamy to. Nie wiem, czy o taką pizzę. Chodzi o nie, będzie pizza nam się psuł powoli zaraz. Nie trzeba za jakiś czas go naprawić. Spokojnie, to chyba tylko $20 kosztuje. I jest nasz dostawca. No i dobra, jeszcze to zamówienie i będziemy, moi drodzy.
Bardzo dużo do przodu z tego dnia. To miejsce pachnie wspaniale, ale lubię wspierać ludzi. Aha, dobra, no to fajnie. Gościu przyszedł tylko po to, żeby powiedzieć coś takiego. Każdy ma problem z moim zamówieniem. Po prostu chcę połowę pizzy pepperoni bez sera i połowę pizzy z serem bez sosu. Połowę pizzy z serem bez sosu. No dobra, zrobiłem tę pizzę tak jak klient chciał. Dziwna trochę, ale spoko. Chcę po prostu połowę pizzy z boczkiem i szynką. Było dobrze wypieczone. Myślę, że takie dwa odcinki wam się spodobają, jak wam nagram trochę więcej Good Pizza, Great Pizza. Bo właśnie wiem, że lubicie tę grę. O, spoko. Z cebulą. No i spoko, mamy dużo za... No, stówę już zarobiliśmy, ale jeszcze możemy tutaj zrobić jedno zamówienie. Będą wszystkie zdrowe opcje. Wezmę pizzę z sosem pesto, kurczakiem i warzywami. Na cztery kawałki, aha, cztery kawałki, no dobra, cztery kawałki, dobrze wypieczone, no to akurat jak włożę drugi raz do pieca, będzie pizza dobrze wypieczona, także okej. Okay. Mamy to. Mogło być trochę lepiej, no mogło być jakbym przekroił trochę inaczej. Trochę lepiej bym przykroił, to by było trochę lepiej. Głupia gra. Zrobiliśmy, uwaga, a nie, jednak 100 dolarów nie zrobiliśmy. No niestety, moi drodzy, musiałem wydać na naprawę pieca. Mówiłem, że będzie trzeba wydać, miałem rację. Dobra, wychodzimy, moi drodzy, z tego. Także moi drodzy, to była gra Good Pizza, Great Pizza. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym, zapraszam was na poprzedni film, do następnego, na razie, cześć, hej, hej. Koniecznie oczywiście subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie, elo.